tvpodkarpacie.pl. Mecz Karpat Krosno ze Stalą Rzeszów w ramach 20. kolejki rozgrywek trzeciej ligi określano spotkaniem kolejki. Tym, które może już na początku rundy wskazać lidera do wygrania trzeciej ligi. Na początku można jedynie dodać, że nie zabrakło walki, kontrowersji i rzutów karnych. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo. Come on!
piłkę. Chciałbym podziękować całej drużynie za ambicje, za walkę. 4-1. Wynik wynikiem, ale było bardzo ciężko na boisku. Wiedzieliśmy, że jest grząskie boisko. Dlatego tu trener wspólnie z Bartoszem Madeją cały tydzień trenowaliśmy stałe fragmenty gry, które przyniosły skutek i rezultat. Cieszymy się, ale spokojnie, to jest długa liga. 13 meczów jeszcze bodajże zostało, albo 14. Trzeba w każdym meczu walczyć o jak najwyższe cele, o 3 punkty w każdym kolejnym meczu i będzie dobrze, tak jak mówię, droga jest bardzo daleka. Fajnie, że wchodzi młodzież do naszego zespołu, wychowankowie Krosna, którzy pokazują na treningu wolę walki. Jest już paru chłopaków, którzy całą rundę grali, są młodzieżowcami i byli podporą drużyny, a nie uzupełnieniem. Także to cieszy. Jeszcze raz, cieszymy się bardzo z 3 punktów, ale nie popadamy na pewno w furę optymizmu. Przede wszystkim gratuluję Karpatom 3 punktów i pewnego kroku w stronę baraży. Naprawdę zasłużyli się na zwycięstwo, wykorzystali swoje największe atuty. No my niestety nie skoncentrowaliśmy się na tym, co mamy robić i taki, a nie inny. Dziękuję. Zabrakło koncentracji w najważniejszych momentach. Uczulaliśmy praktycznie na każdej odprawie o stałych fragmentach gry wykonywanych przez Kamila. Uczulaliśmy na zamykanie stałych fragmentów gry przez Łukasza Zycha. Uczulaliśmy na wejście na krótki słupek Bartka Buczka. Niestety ludzie, którzy byli odpowiedzialni za pilnowanie tych zawodników, no, popełnili błędy i skończyło się tak, że no, wracamy dzisiaj pokonani. Wiedzieliśmy, że no, jak jest to ważny mecz, próbowaliśmy tutaj zawodników troszkę zdjąć presję, nie mówić o tym meczu za wiele, ale wiedzieliśmy, że to będzie jakiś tam istotny mecz, jeżeli chodzi o układ tabeli i bardzo nam zależało dzisiaj na zwycięstwie. Bardzo się cieszę, że zadziałało nasza dzisiaj każdy z nas, naszych napastników, bo każdy z nich strzelił bramkę, więc oby to był dobry prognostyk na przyszłość. No, tak jak już nieraz wspominałem, wiedzieliśmy, że przyjdzie nam się zmierzyć z bardzo dobrym przeciwnikiem i chcieliśmy zacząć dobrze tą wiosnę, ale nie spodziewaliśmy się, że uda nam się ją zacząć w takim stylu. No, mam nadzieję, że teraz przez ten tydzień zejdziemy na ziemię, bo czeka nas bardzo ciężki mecz w Radzyniu i musimy kompletować, zbierać punkty dalej i starać się zbierać oczko do oczka. TV Podkarpacie.pl